Niestety okazuje się, że nie zawsze piękna okładka idzie w parze z piękną treścią. Cześć, jestem Karolina, a moim największym problemem jest to, że wszędzie czytam i mówiąc wszędzie, mam na myśli absolutnie wszędzie. A tą książkę, o której dzisiaj chcę mówić, to po prostu chyba zmęczyłam. I to tak zmęczyłam, że zmuszałam się do tego, żeby czytać i to było straszne. Bo im bardziej się zmuszałam, tym bardziej mnie ciągnęło do czegoś zupełnie innego. No i oczywiście skończyło się tak, że męczyłam tydzień książkę, którą tak naprawdę powinno się czytać 2 dni, 3. Książka, o której chcę mówić, to debiut pisarki Sari Wilson pod tytułem Patrz jak tańczę. I niestety, czytając opis książki, także informacje prasowe i tak dalej, zrobiłam błąd, bo nie przeczytałam sobie recenzji. Żadnej recenzji. A dostałam tę książkę już sporo po premierze, na pewno już dużo osób zdążyło ją przeczytać i zamiast zajrzeć do recenzji, to po prostu od razu ją wzięłam. I to jest w ogóle mój kardynalny błąd, ponieważ faktycznie ostatnio coraz rzadziej, czytając i wybierając książki, zaglądam do recenzji, czy to na Goodreads, czy na Lubimy Czytać. Powinnam robić to częściej, ponieważ jakoś jak wybieram książki, które recenzują inni youtuberzy i których nagrania widzę, no to wtedy jakoś tak jest mniej rozczarowań. Książka mnie ogólnie bardzo rozczarowała i ja się spodziewałam czegoś zupełnie innego. Miało być o pięknie, o ciężkiej pracy, o tym, ile trzeba wyrzeczeń, żeby dojść do perfekcji. Miało być o katorżniczych treningach, o doskonałości, o dbaniu o każdy szczegół, przynajmniej ja tak sobie to wyobrażałam, czytając opis tej książki. Okazało się, że książka odbiega od tego zupełnie. O pięknie i morderczych treningach jest tyle co nic. No dobra, nie można powiedzieć, że nie ma wcale. Tutaj jest bardziej w ogóle o zachowaniach patologicznych rodziny niż o balecie. I w tym momencie niestety muszę Was ostrzec, że w filmie będą spoilery. Zresztą jest również w tytule, że będą spoilery. Za co Was bardzo przepraszam, ale to będą takie... W ogóle kiedyś usłyszałam, że mój kanał to jest w ogóle jeden wielki spoiler. Uprzedzam Was lojalnie, że tutaj naprawdę będą spoilery i naprawdę będę mówić, co się dzieje w tej książce. Łącznie z tym, że powiem wszystko, absolutnie wszystko. Bo niestety, gdybym miała mówić bez spoilerów o akcji książki, to wyglądałoby to mniej więcej tak. Młoda dziewczyna pochodząca z rozbitej rodziny ciężko trenuje, aby zostać najlepszą baletnicą na świecie. Poznaje starszego, dużo starszego mężczyznę. No właśnie. Koniec. Nawet po tym jednym zdaniu myślę, że już domyślicie się, o co chodzi. No trudno się nie domyślić. No, ale jeżeli nie macie pomysłu, albo ewentualnie macie nadzieję, że jednak myślicie źle, to porzućcie wszelkie nadzieje, jako tu wchodzicie i zostańcie ze mną jeszcze chwilę, a ja Wam opowiem, o czym jest ta książka. Akcja w książce jest tak jakby prowadzona dwutorowo, bo mamy dwie postaci. Młodziutką, malutką właściwie Mirę, bo Mirę, kiedy ją poznajemy, ma kilka lat, oraz Kate, dorosłą kobietę, która wykłada historię tańca, jest profesorem na kierunku wiedzy o tańcu. Wiemy, że ma swoją tajemniczą przeszłość. Natomiast młodziutka Mira, młodziutka, właściwie naprawdę malutka, bo to jest kilkuletnie dziecko, które poznajemy. I akurat spotykamy ją na takim etapie, gdzie jej rodzice się rozstają, rozwodzą. Matka zostaje sama w wielkim, starym, rozpadającym się domu. Ojciec odchodzi i na jakiś czas nam znika. Mira go szuka oczywiście, ale bezskutecznie. No i dochodzi do tego, że oczywiście mama nie jest wzorem mamy roku i no cóż, zapomina sobie zapłacić rachunek za prąd, przez to tracą ogrzewanie i światło. Więc po pewnym czasie, nie wiem tylko czy szczęśliwym zrządzeniem losu, w książce nie jest to wyjaśnione, wraca tatka Miry, zabiera dziewczynkę do siebie, ponieważ widząc warunki, oczywiście zabieram do siebie. Cały czas na tle tych wydarzeń Mira jest uczennicą szkoły Kirov. Jest to szkoła baletowa, która uczy podstaw baletu po to, by potem dziewczynki mogły przejść do lepszych, bardziej zaawansowanych szkół. No i tutaj Mira oczywiście radzi sobie coraz lepiej, z każdym rokiem jest coraz lepsza, dochodzi do tego, że gra w głównym przedstawieniu tej szkoły. No i później oczywiście trafia do jednej z najlepszych szkół baletowych w Nowym Jorku.
W międzyczasie w życiu Miry, znaczy to się dzieje w międzyczasie, w życiu Miry w ogóle pojawiają się zawirowania, ponieważ tak, jest z ojcem, ojciec poznaje nową kobietę, pobierają się z tą nową kobietą. Oczywiście Mira nie ma absolutnie żadnego takiego punktu stabilizacji, do którego mogłaby się odnieść. No i właśnie ten moment wykorzystuje niejaki Maurice. Mężczyzna, który oficjalnie wciąż to nie jest powiedziane, ile ma lat, ale temu mężczyźnie na pewno stuknęła 40 i to dawno temu, ponieważ z opisu Miry wynika, że ma pomarszczone dłonie, że ma dużo zmarszczek, że ma siwe włosy, podobno sobie je farbuje, ale czy tak jest, czy to się tylko Mirze wydaje, a on nie chce jej wyprowadzać z błędu. No nie wiem, w każdym bądź razie poznaje właśnie tego Maurisa. On przychodzi na pewne zajęcia do szkoły baletowej. Tam zostają sobie przedstawieni, a później on zabiera ją do siebie. Do mieszkania, tak. Mira ma wtedy około 9 lat, jakoś tak. Pokazuje jej różne rzeczy tam w swoim mieszkaniu, ma dużo zdjęć najlepszych prima balerin rosyjskiego baletu i ma również w gablotce pointę Pawłowej, jednej z bardziej znamienitych balerin rosyjskiego baletu. Ta historia tej pointy wydawała mi się jedną z najbardziej ciekawych historii i opowieść o tej pointie była chyba bardziej wartka niż sama książka, ale mniejsza z tym. Jedziemy dalej. Mira zaczyna z Maurisem spotykać się regularnie. Zabierają na piątkową kolację, on zawsze czeka na nią po zajęciach, chodzą do muzeów, do galerii. Oczywiście wszystko kończy się tak, że wracają do jego mieszkania i Mira dla niego tańczy. Przebiera się w trykot, spódniczkę i dla niego tańczy w półmroku. I nazwijcie mnie, nie wiem, nietolerancyjną, staroświecką, jak chcecie mnie nazwijcie, ale dla mnie to już jest pedofilia. Oczywiście nie miejcie złudzeń. O znajomości Maurisa i Miry nie wiedzą rodzice. Później dowiadujemy się, że wszystkie koleżanki ze szkoły o nim wiedziały, natomiast rodzice nie wiedzą o znajomości z Maurisem. Mirze udaje się to utrzymać bardzo długo w sekrecie, ponieważ mówi, że idzie pilnować dzieci, dorabia sobie na boku, sprząta lub coś takiego. I no cóż. Możecie uznać mnie za staroświecką, albo za nietolerancyjną nawet, ale no, dla mnie to już jest pedofilia. To już nawet nie jest, wiecie, to już nawet nie jest poszukiwanie opiekuna. To jest już pedofilia. Oczywiście, biorąc książkę bardzo powierzchownie, jest to po prostu historia mężczyzny, który uwodzi małoletnią dziewczynkę. I to bardzo małoletnią dziewczynkę. Przez jakiś czas nawija ją w swoją sieć, że tak powiem, i uzależnia ją tak jakby od siebie. Natomiast później ją gwałci i rujnuje jej karierę. I koniec tematu. Natomiast żeby nie było, że spłyciłam tą historię do maksimum, a trochę tak zrobiłam, no, znaczy nie trochę, zrobiłam to, spłyciłam tą historię do maksimum, to opowiem Wam właśnie o tych bardziej takich złożonych rzeczach, o których ta książka faktycznie jest. Bo nie miejcie złudzeń, ta książka nie jest o balecie. Ani trochę. Ja się spodziewałam trochę takiego, wiecie, czarnego łabędzia z Natalii Portman. Książka jest w ogóle o przemyśleniach i o problemach, jakie napotyka dziecko w momencie, kiedy rodzice się rozchodzą i traci taki punkt stabilizacji. Bo ogólnie uważa się, że w życiu dzieci rodzice są takim punktem odniesienia, stabilnym punktem, do którego zawsze można wrócić. Natomiast tutaj Mira no, traci to oparcie, traci ten swój stabilny punkt, no i znajduje go właśnie w osobie tego Maurisa. On jest oczywiście bardzo dużo od niej starszy i to dużo, dużo. Jak na takie realne warunki, no to ze 30-40 lat różnicy między nimi jest na bank. Więc tutaj no dla mnie to już jest patologia, to nie są żadne, tego się już nie da niczym usprawiedliwić. On po prostu ma jakieś chore wyobrażenia i wiecie, on początkowo od niej niczego nie wymaga tak naprawdę. Zabierają na kolację, czyli w sumie zabierają na kolację, więc ją karmi. Krzywdy jej nie robi, bo tylko właściwie zabiera ją ze sobą do mieszkania i ona dla niego tylko tańczy, a on na nią patrzy, co dla mnie też jest już, wiecie. Dla mnie to już jest zachowanie patologiczne, to już jest pedofilia i to nie ma żadnego usprawiedliwienia. Żadne ukazanie tematu głębiej, nie ma w ogóle czegoś takiego w tej sytuacji.
To jest po prostu pedofilia. Pedofil upolował małą dziewczynkę i ona dała się złapać. Przy czym nie można tutaj mówić o żadnej formie szczęścia, że on tylko na nią patrzy. No, proszę was, on ją od siebie tak naprawdę uzależnia. Ona się w nim trochę zakochuje, na początku nie umie tego nazwać. Na początku jest to tylko takie, wiecie, mała dziewczynka, ma swój punkt odniesienia, spotyka się z nim i on jest dla niej taką ostoją, opoką. On jej też pokazuje różne ciekawostki z życia baletu, uczy ją o tym pięknie, uczy ją, wpaja w nią te historie, co zresztą później się okazuje też w książce. No i ona mu wierzy, ufa mu przede wszystkim. Natomiast on chce tylko, żeby ona dla niego tańczyła i żeby on mógł na nią patrzeć. I ona to robi, no bo dla niej nie jest to żadne złe zachowanie. Natomiast i sprawa kończy się tak, że Mira spotyka się z Maurisem kilka dobrych lat. No i tak ta, znajomość właściwie wygląda. Spotykają się, jedzą razem kolację, on ją zaprasza do siebie do mieszkania, ona do niego tańczy, on patrzy i w sumie nic więcej się nie dzieje. Ale ona przez ten czas po pierwsze się od niego uzależnia i to jest później widoczne w dalszej części książki. No po prostu pojawia się to, nawet nie, że pojawia się to w treści, ale po zachowaniu bohaterki widać, że ona po prostu jest od niego uzależniona. Być może trochę się w nim nawet zakochuje, bo ona sama nie umie tych uczuć nazwać. No też nie miała dobrego wzorca. A szkoła baletowa odciąga ją od takich normalnych, nastoletnich, dziecięcych zachowań na tyle, że ona nie do końca się umie odnaleźć w tym świecie. Ona nie randkuje, ona nie umawia się ze znajomymi, nie chodzą do kina. Ona ma swojego Maurisa i ona właściwie całe życie kręci się wokół tego faceta. Natomiast jej koleżanki umawiają się na randki, chodzą do kina, na zakupy, malują się itd., itd. Natomiast on ciągle wtłacza w nią ten kult piękna. Kiedy Mira, no, siłą rzeczy zaczyna dojrzewać, zaczynają się budzić w niej nowe emocje, zaczyna się zmieniać, ona to zauważa. No i cóż, zaczynają się takie pierwsze... wiecie, fascynację płcią przeciwną. Tak to przynajmniej się ładnie określa. Natomiast jeżeli chodzi o związek Maurisa i Miry, no to Mira w pewnym momencie, być może nieświadomie, bo w sumie ona ma bardzo duży problem z nazywaniem własnych uczuć. Mira nie umie określić podstawowych odczuć wobec drugich osób. Zna tylko nienawiść i rywalizację i ewentualnie koleżeństwo. Natomiast wszystkie inne emocje są tak jakby dla niej nowe, nieznane i wydają się dla niej trochę obce. Natomiast dochodzi do tego, że po prostu Mira w pewien sposób go prowokuje i on po prostu ją gwałci. Okazuje się, że to był bardzo niefortunny, że tak powiem, akt, bo oczywiście zakończył się niechcianymi konsekwencjami. I Mira ma wtedy ledwie 14 lat. Oczywiście Mira nie zdaje sobie sprawy, że ten akt może mieć jakiekolwiek konsekwencje. Dla niej znajomość z Maurisem właśnie się w tej momencie zakończyła i to on ją zrywa. Wiecie, po prostu ją zostawia samą sobie. Postanawia więc uciec do matki do Kalifornii. Z Nowego Jorku do Kalifornii przenosi się na zachodnie wybrzeże. No i tam wychodzi szydło z worka. Okazuje się, co tak naprawdę z Mirą się dzieje. Mira decyduje się urodzić to dziecko, natomiast później od razu oddaje je do adopcji. I właściwie historia Miry tak przebiega. Natomiast w historię Miry wplatana jest historia Kate, czyli tej dorosłej pani profesor, którą właśnie poznajemy jako kobietę, która kiedyś tańczyła, a teraz no już po zakończeniu kariery po prostu wykłada na uniwersytecie, uczy młodych studentów, młodych tancerzy. Owszem, skrywa w sobie bolesną tajemnicę, co widać od początku, natomiast w miarę tego, jak poznajemy Mirę i ona dorasta, tak cofamy się w przeszłość Kate. I Kate jedzie do Nowego Jorku na jakąś tam prelekcję, robi jakieś badania do artykułu, a w międzyczasie dostaje list właśnie od tajemniczego kogoś, z kim łączy ją dawna przeszłość. I właściwie to takim głównym bodźcem dla Kate do ruszenia do Nowego Jorku z powrotem jest sprawdzenie, czy ta osoba, która wysłała ten list, jeszcze żyje. Odnajduje pewnego prawnika, który był wykonawcą testamentu nadawcy listu. Oczywiście w tym momencie wiemy, że to już jest Maurice, że Kate to dorosła Mira, która zmieniła swoje nazwisko. Tego już się oczywiście wszystkiego domyślamy, chociaż książka ciągle nam tego oficjalnie nie mówi. I tak naprawdę ostatnie 40 stron to było tak... I to były takie strony, na których faktycznie coś się działo. Bo znajdujemy właśnie Mirę w momencie, kiedy ona oddaje dziecko do adopcji.
i łączy się właśnie z historią Kate, która opowiada, co działo się dalej. Ona spotkała tego prawnika. Okazało się, że to jest właśnie ten syn, którego przed laty oddała do adopcji. On zachował dla niej też inne listy, które Maurice do niej napisał, a których nigdy nie wysłał. Opowiadał o tym, co się z nim potem działo, oczywiście skończył i tak się mu upiekło, że tak powiem. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, no to czytajcie książkę. Za to, co zrobił, to i tak mu się upiekło. I właściwie to jest wszystko. Nic więcej w tej książce nie ma. Jest rzekomo jakaś tajemnica Kate i opis małej dziewczynki, która dąży do tego, żeby zostać najlepszą baleriną na świecie. I już właściwie po połowie książki, nie, właściwie to już na samym początku wiedziałam, że Mira i Kate to ta sama osoba. Czytając po prostu dalej, tylko się w tym upewniałam. Niemniej jednak dla mnie było po prostu nużące. Nużące do granic możliwości, ponieważ nic się tam nie działo. Do momentu właściwie tego najbardziej burzliwego, czyli zgwałcenia Miry, w tej książce nic się nie dzieje. Ona chodzi na zajęcia, wraca do domu, chodzi na zajęcia, wraca do domu, odbywa rozmowę z jakąś tam przełożoną w szkole, która mówi jej, że jest za gruba. Dopiero wtedy zaczyna się dziać jakaś akcja. Bo tak to mamy tylko, jak na książkę, która miała być o pięknie baletu i o jego bezwzględności, to faktycznie było o bezwzględności, ale na pewno nie baletu. Zdradziłam Wam absolutnie wszystko, wiecie co się dzieje po kolei w tej książce. Nie będę Wam już dłużej tutaj ględzić na temat baletu, ani tej książki. Oceńcie, zdecydujcie sami, czy będziecie chcieli sięgnąć po tą książkę. Ja Was nie zachęcam. Tym razem Was w ogóle nie zachęcam. Uważam, że jeżeli lubicie powieści obyczajowe, no to pewnie po nią sięgniecie, bo ostatnio była bardzo popularna. Okładka, tak jak powiedziałam, jest bardzo przyciągająca. Jeżeli jesteście fanami opowieści obyczajowych, takich właśnie realnych, nie lubicie za bardzo fantazy, to sięgnijcie, na pewno Wam bardziej przypadnie do gustu niż mnie. I widzimy się już niedługo, ponieważ chciałabym Wam powiedzieć trochę o Ridatonie majówkowym, ale to w następnym filmie. Widzimy się w poniedziałek, do zobaczenia, cześć!